Siemaneczko, w tym odcinku będziemy przeglądać różne muzyczne trendy z TikToka i będziemy je odtwarzać, a w zasadzie ja będę tutaj śpiewać, będę sprawdzać, czy znam jakieś piosenki i wy przy okazji też będziecie mogli w komentarzach napisać, jak wy byście się odnaleźli w takich challenge'ach. Przygotowałem aż 5 kategorii. Zaśpiewaj ze mną to coś, co robiłem przez 9 odcinków na tym kanale. To była seria, która się nazywała Śpiewam z TikTokiem i tam szukałem właśnie takich TikToków, w których ktoś śpiewa, ja muszę dośpiewać drugi fragment i razem śpiewamy i w ogóle. Więc to już pewnie znacie, ale zaśpiewamy sobie tak z raz czy dwa z jakimiś osobami, zobaczymy jak to wyjdzie. Once or twice was enough and it was all in vain. Don't care what they say, I'm in love with you. Trying to pull me away, but they don't know the truth. My heart's crippled by the vein that I keep on closing. And you got me open and I keep bleeding, I keep bleeding love. Keep bleeding, keep bleeding love. Keep bleeding, keep bleeding love. Got me open and Leona Lewis to jest w ogóle świetna piosenka, mam nadzieję, że jakoś się udało ją zaśpiewać. A teraz przejdźmy do kolejnej z królową polskich piosenek, z panią Marylą Rodowicz. Ja w ogóle co za duet, czajcie? Ja teraz spróbuję zaśpiewać, zobaczymy jak wyjdzie. Zaśpiewaj ze mną. Małgośka mówił mi, on nie wart jednej łzy. On nie jest wart jednej łzy. Oj głupia Małgośka, wróżą skarb. On nie jest grosza wart. A weź go czart, weź go czart. O shit. W ogóle te napisy były opóźnione i musiałem się trochę domyślić, jak zaśpiewać. A w zasadzie w którym momencie? Ale możecie dać znać, jak wyszedł ten duet mój z panią Marylą Rodowicz. W ogóle teraz słyszę, że tam jakieś szczekanie psa w tle u pani Maryli słychać. Druga kategoria. Usłyszymy teraz 16 piosenek, które zostały wypuszczone ponad 10 lat temu. To w ogóle jest niesamowite, ale nieważne. Teraz pytanie, ile z tych piosenek będę znać, ile nie. I zobaczymy, jaki będzie mój wynik. Później wydacie w komentarzach też znać, jaki był wasz wynik. Lecimy. Minęło już 10 lat. Jak bardzo staro się czujesz? Nie jest tak źle, ale to może dlatego, że kurczę, mam już 21 lat za 2 tygodnie. Za 10 dni! Shit. Tak jak teraz to nagrywam, to za 10 dni mam 21 lat. Więc piosenki, które zostały wydane 10 lat temu, powinny być mi znajome. Chociaż w sumie nie znałem jednej, także mój wynik to 15 na 16. Napiszcie, jaki był wasz wynik. Trend numer 3. To może nie będzie do końca takie słowo po słowie, ale w sumie nazwa tego to jest popcorn karaoke, także to będą takie dwa słowa łamane na jedno, dwa i tak dalej. Zobaczycie. What if you had it all, but nobody to call. Maybe then no me. Cause I've had everything, but no one's listening. And that's just fucking lonely. I'm so lonely. Lonely. Nie. Ej, ale chyba nie poszło aż tak źle. Myślałem, że będę za bardzo wkręcony w tę piosenkę i będę śpiewać dalej wtedy, kiedy nie powinienem, ale chyba było okej.
but it's never the same. I guess I get a letter with your number on the page. And now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. Kurczę, to chyba już nie było taki popcorn karaoke, w sensie to było bardziej jak zaśpiewaj ze mną, no ale podobno popcorn karaoke, chyba tak nawet było w hashtagach, także no nie wiem. Ale swoją drogą fajna piosenka, teraz w ogóle nagrałem nową piosenkę z tekstów 2020 roku, także jeżeli jeszcze nie widzieliście, to koniecznie sprawdzajcie, ponieważ zawarłem tam naprawdę większość tekstów, które zaczęliśmy wypowiadać, kiedy tylko pandemia weszła do Polski i w ogóle na świecie. Słychać mnie dobrze, włącz mikrofon, mamy zdalne. Tutaj chciałbym jeszcze powiedzieć o naszym sklepie sklep.mateuszciawlowski.pl, gdzie możecie nabyć takie oto piękne bluzy, w sensie teraz są tylko czerwone, ale są też inne fajne rzeczy, opaski, inne gadżety. A z okazji tego, że idzie wiosna, mamy tam dla was zimowe wyprzedaże, które są połączone także z Dniem Kobiet, który też już niedługo nadciąga. Także sprawdzajcie, myślę, że warto zawsze z tych promocji skorzystać. Przechodzimy teraz do czwartego trendu. Będę musiał dokończyć tekst piosenki, tylko problem jest taki, że z tego co widzę, te piosenki będą po angielsku i będą dotyczyć w ogóle piosenek z bajek. Także no nie wiem, no zobaczymy jak mi pójdzie. Here I am, once again, feeling lost, but now da, 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 I breathe it in, let it show. There's 104 days to summer vacation, the school comes around just to end it. SpongeBob SquarePants, SpongeBob SquarePants, SpongeBob SquarePants, SpongeBob SquarePants, SquarePants. Timmy is an average kid. Mom and Dad and Vicky. Ta, 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 ta. Beat it, twerk! Wróżkowie chrzestni, wróżkowie. Nie, w ogóle powiem wam, że oglądałem Wiktorię, znaczy zwycięstwo, to znałem, ale też nie do końca znam tekst po angielsku. Finasza i Ferba w ogóle chyba nie oglądałem za bardzo w dzieciństwie, a to dopiero po angielsku. Trzecia piosenka, SpongeBob, kanciaste porty, to wiadomo, SquarePants, także to było dosyć łatwe. A ostatni to dopiero na koniec obczaiłem, że to chyba byli Wróżkowie chrzestni, no i to oglądałem po polsku, wiecie, nie po angielsku, także sorry, 2 na 4, powiedzmy, że zaliczone. No, ale gdzie on dokładnie jest, jak on wygląda? Bo jestem już w tych filtrach. Po lewej stronie. Tego jest bardzo dużo, nic mi to nie mówi, że to jest po lewej stronie. Na ten trend czekałem najbardziej. Pojawi się jakieś jedno słowo i ja z tym słowem będę musiał zaśpiewać piosenkę. Zaśpiewaj piosenkę ze słowem... Świat. Świat nie wierzy łzom, szkoda naszych łez. Świat nie wierzy łzom, bo za dużo jest na tym świecie łez. Ja wiem, że wy pewnie nie znacie tej piosenki, bo jest to piosenka Janusza Laskowskiego. Świat nie wierzy łzom, szkoda naszych łez. Ale to pierwsze przyszło mi na myśl. Dziwny jest ten świat. Też by było. Dun dun. Przyjaciel. Przyjaciel, 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 przyjaciel. O matko. Bo warto przyjaciela mieć i czegoś więcej można chcieć bez niego już. Nie możesz przeżyć ani dnia. A teraz przyjaciela mam i wiem, że już nie będę sam, bo wiem, że on też czuje to co i ja. Ja w ogóle wiem, że wy tego też pewnie nie znacie, ale to kiedyś było w bajce Wilk i Zając i ta piosenka jakoś mi, nie wiem, w głowie utknęła. Bo warto przyjaciela mieć i czegoś więcej można chcieć. Trzecie, ostatnie słowo, dawajcie, lecimy. Szybko, szybko, co będzie, co będzie, co będzie? Mikrofon? Nie, rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bell swing and jingle bells ring. Trochę świątecznie, ale pierwsze przyszło mi na myśl. Możecie też dawać znać w komentarzach, jakie wy mieliście pomysły na piosenki z tym słowem. Także to by było na tyle z tych 5 trendów muzycznych, które wam tutaj zaprezentowałem. Postaram się, żeby w kolejnych odcinkach znajdować może jeszcze jakieś inne, a może sam będę jakieś tworzył. Dajcie znać, co o tym myślicie. A jeżeli chcecie być w kolejnym takim odcinku wy ze swoim TikTokiem, to po prostu zostawcie w komentarzach hashtag TikTok i link do swojego TikToka. Jeżeli on będzie tutaj takim muzycznym trendem, który będę mógł zrobić, to pewnie użyję tego TikToka i z wami pośpiewam. Myślę, że to by było spoko, także komentujcie, zostawiajcie takie TikToki. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka, wbijacie na Instagrama, ponieważ tam zawsze informacje bieżące, wszystko z pierwszej ręki. Dlatego mojego TikToka też możecie w sumie wpaść i zostawić jakieś follow, bo może teraz tych TikToków trochę ponagrywam. Zostawcie suba na tym kanale, ponieważ filmów będzie teraz więcej. Niedługo powiem wam o moim nowym kanale, który już tuż...
niedługo coś nagram i wam wszystko wytłumaczę. Zapraszamy się raz do naszego sklepu, wszystko macie w opisie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Yo! Link do tego filmu, nie do swojego profilu, link do tego filmu na TikToku. Do mnie Iga tutaj teraz przyszła, o, będziecie wysyłać linki do profili swoich, żebym szukał. To musi być do tego filmu konkretnego.